Hej, cześć, witajcie! Dzisiaj jest niedziela, a to oznacza, że przyszedł czas na kolejny odcinek Video News. Zapraszam! Polscy gracze nie mogą się doczekać premiery Dark Souls 2 i sami zdecydowali się na przygotowanie serii filmików prezentujących walki PvP. Jednakże wyjątkowość tego przedsięwzięcia polega na tym, że zamiast materiałów z gry mamy tutaj do czynienia z nagraniami live action z udziałem Bractwa Rycerskiego. Seria została zatytułowana Argus z Astory. Tytułowy główny bohater nieoczekiwanie stał się nieumarłym i dobrowolnie udał się na wygnanie. Po długiej wędrówce dotarł do Anor Londo. Usłyszał tam głos Gwyndolina i w tym momencie jego wędrówka się zakończyła. Na filmikach widzimy walkę pomiędzy dwoma graczami w trybie PvP. Jednym z nich jest należący do przymierza Miecz Mrocznego Księżyca bohater, drugim jeden z wpisanych do Księgi Winnych Grzeszników. Łącznie powstało 5 filmików. Dark Souls 2 na konsolach PS3 i Xbox 360 pojawi się 14 marca bieżącego roku, a pecetowcy poczekają do 25 kwietnia. Mamy już marzec, a nie widzieliśmy jeszcze zwiastunu nowego Call of Duty. Informacji pojawia się jednak coraz więcej. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że tegoroczną odsłonę cyklu przygotowuje studio Sledgehammer Games. Świeże studio chce wprowadzić sporo nowości i przygotować prawdziwie next-genową produkcję. Twórcy tak mocno wzięli się do roboty, że zabrakło im rąk do pomocy. Toteż w internecie umieszczono ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy. Jak możemy przeczytać na jednym z portali, kandydaci będą mieli okazję, aby przyczynić się do powstania różnych efektów w grze, między innymi do efektów związanych z bronią, niszczenia pojazdów, fizyki ciał oraz środowiska, a także systemu pogodowego, a to zupełna nowość w serii Call of Duty. Ogłoszenie samo w sobie może być też niezłą akcją marketingową, która po prostu podpowiada, jakie elementy będziemy mogli znaleźć w najnowszym kodzie. Za sobą mamy już prezentację flagowców firmy Samsung oraz Sony. Niedługo następcę HTC One pokażą również Tajwańczycy, ale wydaje się, że dzięki ostatniemu wyciekowi nikogo już nie zaskoczą. Najpierw Evleaks opublikowało zdjęcie prasowe nowego smartfona, a w ubiegłym tygodniu na YouTube pojawił się filmik prezentujący wygląd flagowego telefonu HTC. Wygląda na to, że tajwański producent nie zdecydował się na wiele zmian, ale ciężko było się tego spodziewać, bowiem poprzednik zebrał naprawdę wiele pozytywnych komentarzy. Oficjalna premiera smartfona ma odbyć się 25 marca. Graliście w Dishonored? Była to zdaniem wielu osób jedna z najlepszych produkcji roku 2012. Nie trudno się więc domyślić, że zapowiedź kontynuacji tej produkcji byłaby ciepło przyjęta i jest pewnie kwestią czasu. Pierwsze informacje na temat Dishonored 2 pojawiły się już po premierze pierwszej części przygód Corvo Attano. Jednak te głosy szybko ucichły i do niedawna na próżno można było szukać informacji o pracach Arkane Studios nad nowym tytułem. Jednakże w ostatnim tygodniu do sieci wyciekło zdjęcie, które rzekomo pochodzić ma z jednej z zamkniętych prezentacji Dishonored 2. Sama fotografia nie zdradza jednak zbyt wielu szczegółów, ale zapowiada, że coś może dziać się na targach E3 w Los Angeles już w czerwcu. Zaprezentowane w ubiegłym tygodniu flagowe urządzenia Sony, czyli Xperia Z2 oraz Xperia Tablet Z, jako pierwsze będą wspierały standard MHL 3.0. Nowa wersja interfejsu wprowadza poważne zmiany, które podczas targów MWC 2014 zaprezentowała firma Silicon Image. Nowa wersja standardu umożliwi strumieniowe przesyłanie nieskompresowanego obrazu o rozdzielczości 4K i przestrzennego 7-kanałowego audio ze wsparciem dla Dolby True HD i DTS HD. Dodatkowo istnieje także kanał przesyłu danych o prędkości sięgającej 75 megabitów na sekundę. Dla porównania, w tym momencie wynosi to około 1 megabita na sekundę. Dzięki temu jednocześnie za pośrednictwem jednego przewodu możemy na przykład odtwarzać filmy, ładować smartfona i przesyłać pliki. W Barcelonie Silicon Image zaprezentował możliwości standardu MHL na przykładzie łączności pomiędzy smartfonem Sony Xperia Z2 i również japońskim telewizorem 4K. Samsung Gear Fit, zaprezentowany podczas MWC 2014, został wyróżniony jako jeden z najbardziej interesujących produktów ze wszystkich obecnych na targach. Jeśli nie wiecie, o czym mowa, to przypomnijmy, że jest to opaska na nadgarstek przeznaczona dla osób aktywnych fizycznie.
Podczas wysiłku fizycznego opaska mierzy tętno użytkownika i w zależności od rodzaju wykonywanych ćwiczeń udziela podpowiedzi treningowych. Ale to nie wszystko. Gear Fit może na bieżąco dostarczać powiadomienia ze smartfona, takie jak nieodebrane połączenia, e-maile czy SMS-y. W tej sytuacji gadżet ten doceniło GSM Association, organizacja zrzeszająca światowych operatorów sieci telefonii komórkowych. Uznała ona Gear Fit za najbardziej innowacyjny i kreatywny produkt zaprezentowany w tym roku w Barcelonie. Dlatego też Samsung otrzymał nagrodę dla najlepszego urządzenia mobilnego. EA postanowiło zainwestować w nowy projekt, tym razem free-to-play. Po miernym sukcesie Need for Speed World przyszedł czas na EA Sports FIFA World. Właśnie wystartowały beta testy tej nowej piłkarskiej gry. FIFA World to darmowa gra stworzona z myślą o komputerach osobistych. Tak naprawdę tytuł ten to okrojona FIFA 13, która zawiera tryb sezonów i Ultimate Team. Wśród 600 licencjonowanych klubów znalazły się także te z polskiej ekstraklasy oraz reprezentacja Polski. Tytuł został teraz oficjalnie udostępniony Polakom w formie otwartych beta testów. FIFA World występuje oczywiście w pełnej polskiej wersji językowej. Dzisiejsza ciekawostka jest iście futurystyczna. Mark Zuckerberg ma zdecydowanie za dużo pieniędzy. Niedawno chciał kupić WhatsApp, a tym razem wpadł na pomysł przejęcia firmy Titan Aerospace za jedyne 60 milionów dolarów. Firma ta zajmuje się produkcją dronów solarnych. Jaki jest cel tego przedsięwzięcia? Czy jest to pabugowanie Amazonu? Nie do końca. Facebook chce dostarczyć internet najbiedniejszym krajom Afryki. Inicjatywa ma przynieść dostęp do internetu bezprzewodowego na dowolnym obszarze Afryki. Drony zasilane bateriami solarnymi mogą latać w stratosferze nawet przez 5 lat bez lądowania. Titan Aerospace w najbliższym czasie ruszy z budową 11 tysięcy sztuk modelu Solar 60. Maszyny te zostały zaprojektowane z myślą o monitorowaniu pogody, wykonywania fotografii Ziemi oraz utrzymywania komunikacji w sytuacjach katastrof naturalnych. Są to całkiem spore maszyny, ponieważ rozpiętość ich skrzydeł sięga aż 60 metrów. Na kadłubie znajduje się około 3000 paneli słonecznych, które produkują około 7 kW energii elektrycznej. Ten szaleńczy projekt Marka Zuckerberga to odpowiedź na plany Google i projekt pod nazwą Project Loon, którego celem jest dostarczenie internetu w najbiegniejszych częściach globu za pomocą balonów. To wszystko w tym odcinku Video News. Jak zwykle zapraszam Was do zostawienia palca w górę i swojej opinii w komentarzu poniżej oraz wejścia na naszą stronę główną www.videotesty.pl oraz profile na portalach społecznościowych. Linki znajdziecie oczywiście w opisie. To tyle, trzymajcie się gorąco. Na razie!